10 lat Natalii Jaroszewskiej. Zobaczmy, jak zmieniała się przez ten czas i zobaczmy, co ma do zaproponowania w najnowszym sezonie Wiosna-Lato 2012. Natalia Jaroszewska się bardzo zmieniła. Teraz jest zdecydowanie szczęśliwą kobietą. Bardzo, bardzo świadomą siebie pod każdym względem i dojrzałą jako artysta. I myślę, że ta kolekcja, miałam takie niesamowite uczucie dzisiaj, jak zobaczyłam wszystkie modelki już ubrane, gotowe do wyjścia, zobaczyłam w tej kolekcji siebie i to sprawiło mi ogromną radość, bo to jestem fajna ja, to jest ktoś taki, do kogo się uśmiechnęłam. I te 10 lat dało mi przeróżne doświadczenia. To jest bardzo, bardzo trudny biznes. To jest trudna branża, ale są w tej branży również prawdziwi przyjaciele. I myślę, że to było widać dzisiaj. Ja najlepiej czuję się jako aktorka, nie jako osoba prywatna. Dla mnie schowanie się za rolę, za kostium, za scenografię, za tekst, który nie jest mój, powoduje, że czuję się bezpieczna w tym świecie. Jako osoba prywatna zawsze czuję się niepewnie, zawsze się czuję oceniana jako ja, a mnie to jakoś nie do końca się w tym wygodnie czuję. Oczywiście staram się jak mogę oswajać z tą sytuacją, no bo już w tym zawodzie i osobą powierzchowną jestem od jakiegoś czasu, ale ciągle to nie jest dla mnie bardzo łatwe. Ja Natalię kocham, kocham jej subtelność, kobiecość i to jest to, co ona tworzy. Te sukienki są blisko ciała, w kolorach naturalnych, są zwiewne, z fajnych, miłych tkanin, bo to widać, że one są na pewno bardzo miłe w noszeniu. Genialne spodnie, bryczesy, które na pewno kupię za najszybciej. Nie, no, Natalia zawsze właśnie mówi, każdy projektant ma to coś, prawda, czym się wyróżnia. Natalia zawsze jest wierna tej kobiecości, temu, aby podkreślać w nas tę urodę i tę kobiecość i żebyśmy były odważne. Z pewnością dużo tych otwartości i pokazania skóry, więc będę tylko młodniała, żeby je nosić. To jest moim zdaniem najlepsza kolekcja Natalii. Ja śledzę oczywiście wszystkie jej poczynania, ale to, co dzisiaj pokazała, ja ubrałabym w 99% chyba procentach, jak nie w 100%. Także to się bardzo rzadko zdarza, żeby kolekcja dla mnie była tak piękna, tak spójna, a przede wszystkim cudownie kobieca. Materiały i to świetnie dobrane modelki. Daria Widawska moja po prostu ukochana była po prostu numerem jeden, ale to też pokazuje, że są dla wszystkich kobiet, bo wszelkie rozmiary są jak najbardziej wzięte. Bardzo, bardzo naprawdę mi się podoba i myślę, że na pewno skorzystam. Jestem absolutnie zachwycona. Każdy, dokładnie każdy strój bardzo mi się podoba, to się rzadko zdarza. Zazwyczaj na pokazach wybieram sobie jedną, dwie kreacje, która mnie zachwyca, a tu po prostu wszystko. I chciałam naprawdę podkreślić fakt, że modelki były bardzo kobiece, co się ostatnio naprawdę rzadko zdarza i tym bardziej widzę, że Natalia projektuje kobieco dla kobiety. Powiem szczerze, że jestem w szoku, tak, bo z reguły jakby oczekuję od pokazów też, że będzie coś się jeszcze działo, jakieś super rzeczy, natomiast to same te ubrania były tak piękne, tak kobiece, mimo że tam była i czekolada, i brązy, które wydawałyby się takimi może mało sexy kolorami, natomiast wszystko było tak pięknie skomponowane. Jeszcze wspaniałe modelki, też pełne kształtów, nie tylko dziewczyny wychudzone, wieszaki. Naprawdę tak zmysłowy, sexy pokaz, praktycznie każda rzecz chciałabym mieć. W ogóle te wszystkie kremy, kremowe kreacje, fantastyczne, naprawdę. Jestem pod wielkim wrażeniem. Buzia mi po prostu uśmiech nie schodził mi z twarzy. Bardzo zwiewna, bardzo wiosenna, wręcz letnia. No i trzymam kciuki za to, żeby to lato jak najszybciej nadeszło. Ocena tej kolekcji, jak każdej kolekcji Natalii, jest oczywiście jedna jedyna. No nieźle, naprawdę. Spoko. Dała czadu. Mi się najbardziej ta kolekcja podoba ze wszystkich. Jest taka przełamująca. W jej stylu, ale nie do końca. To znaczy jakby ja uważam, że taki nowy jej styl się narodził. Bo taka bardziej drapieżna. Styl Natalii Jaroszewskiej dziś to? To się nie zmienia, jak zawsze kobiecość. Bardzo, bardzo dużo kobiecości. Ale myślę, że jest to kobiecość, która nie szuka już upiększeń na siłę, nie szuka udziwnień, a jest po prostu taka spokojna i świadoma, pewna siebie.